My tak spokojnie sobie zaczęliśmy tutaj prywatnie rozmawiać, ale gwarno, jak to w telewizji. Agnieszko, przepiękne spotkanie, przepiękna okazja, bo 15 edycji Mam Talent tak naprawdę. Program doczekał się tylu już wydań, jak rzadko który. No i ty przetrwałaś te wszystkie edycje, ale zastanawiam się, czy jesteś inną jurorką niż tych już 16 lat temu, kiedy pierwszy raz weszłaś na plan? Oj tak, to jest wszystko kwestią doświadczenia. To, o co dbałam przez te wszystkie lata, to wszystkim o to, żeby nie wpaść w rutynę. Ale tutaj się nie da wpaść w rutynę, ponieważ program Mam Talent jest programem żywym. To jest żywy program. My wprawdzie mamy zasady, których mamy się trzymać, a więc jest ten moment występu artysty, to jest określone w czasie, jest potem czas na naszą ocenę i te wszystkie prawidła dochodzenia do kolejnego etapu, potem ścisła czterdziestka, która towarzyszy przez odcinki półfinałowe, no i w końcu ten piękny, oczekiwany piękny finał. Ja to nie lubię finału z tego tytułu, że się kończy. A no tak. Poza tym ja też lubię mieć wpływ do końca, a w momencie, kiedy ci nasi wybrańcy są już w półfinałach, tak naprawdę ludzie decydują o ich losie. I wtedy są takie, myślę, w moim sercu największe emocje, nie? Że często jest pytanie, dlaczego wybrali ją, a czemu nie jego? Czyli trochę inaczej niż ja bym to może ułożyła. Tak, dokładnie. Proszę, mów. Ale największą moc macie w tym etapie castingowym, który nagrywany jest aktualnie teraz. Mnie tak zastanawia też jako widza i dziennikarza, za chwilkę powiem dlaczego, czy najtrudniejszym momentem dla ciebie podczas tych castingów jest to, że czasem trzeba komuś powiedzieć nie? Ja myślę, że przede wszystkim w momencie, kiedy czujesz, i właśnie to jest to doświadczenie, więc jeśli, wracając do twojego poprzedniego pytania, jeśli rzeczywiście dzisiaj o coś jestem mądrzejsza, to na pewno o to, że jeśli podejmuję decyzję o tym, że ktoś nie przechodzi, albo jestem jedną z tych osób, które są na nie, to naprawdę mam to już przemyślane i już potrafię sobie wyobrazić tą osobę na etapie półfinału i jestem w stanie wziąć za to odpowiedzialność, że wiem, że ta osoba nie da sobie rady, albo z jakichś względów pęknie, albo nie ma w sobie tego, bo tutaj są jakby takie dwa czynniki. Jeden czynnik to jest talent, bezdyskusyjny talent. Drugą rzeczą jest siła charakteru i osobowość. To musi iść w parze. Tak. I jeśli mamy do czynienia z uczestnikiem, który jest przezdolny, ale on niczego nie zrobi, bo jest leniwy, albo po prostu nie wie, nie dojrzał jeszcze do tego, żeby sobie odpowiedzieć na główne pytanie, czego ja chcę. Bardzo często tutaj pada pytanie do uczestników, jakie plany wiążesz z tym programem? Czy to jest tylko głupi filmik na YouTubie, który chcesz wrzucić? Czy rzeczywiście masz przygotowaną tą płytę? To są moje pytania do wokalistów. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że większość naszych uczestników chcą się pokazać. Chcą wyjść z tym swoim jakimś dziwną zajawką na przykład, albo z jakimś swoim wariactwem i to jest piękne. Czasami zdarza nam się też uczestnik bardzo trudny, bardzo ambitny, który dostał pobieg gdzieś i u nas już taki bardzo zdesperowany ze swoją frustracją chce na siłę otrzymać ten permit do przejścia. No i go na przykład nie dostaje, tak? To nie ten czas, nie to miejsce, tak, zwyczajnie. Natomiast oczywiście musimy się liczyć po pierwsze z tą osobą, musimy się też liczyć z krewnymi, którzy przyjechali, którzy wiadomo, że bezkrytycznie podchodzą do wszystkiego, co się dzieje na scenie, no i potem buczą, czy są obrażeni, czy składają, później piszą jakieś listy pełne żalu. Rozumiem te emocje, natomiast no, wziąłam to na klatę te 16 lat temu i rzeczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że jest to trudna praca, natomiast staram się ją wykonywać maksymalnie uczciwie, choć oczywiście jest to moja subiektywna ocena i mierzę swoją miarą czy swoim doświadczeniem. Ale pięknie powiedziałaś o tej uczciwości, bo mam takie wrażenie, że z tym powiedzeniem komuś nie jest dokładnie tak jak zadawaniem pytań podczas wywiadu, że można to zrobić na 100 różnych sposobów i warto wybrać ten jeden najlepszy, taki, żeby ta osoba, która za chwilę niestety będzie musiała zejść ze smutną miną ze sceny, po prostu nie poczuła się rozczarowana, skrzywdzona. Czy ty na przykład przez swoje różne doświadczenia zawodowe, bo domyślam się, że jako artystka może usłyszałaś kiedyś też nie, faktycznie myślisz też o tym w ten sposób, żeby tej osobie zwyczajnie nie było przykro, żeby podać to w jej najlepszy możliwy sposób? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim to jest kwestia, jakie nie się w życiu usłyszało. Jeśli nie się usłyszało z własnej winy, z własnego jakby takiej swojej krnąbrności czy bezczelności, no to potrzeba trochę czasu, żeby później jakby uznać, cofnąć się do tego momentu i przyznać komuś rację. I rzeczywiście zdarzało mi się w życiu usłyszeć nie z tego tytułu.
Natomiast jeśli dostawałam nie z tytułu tego, że ktoś po prostu intencjonalnie chciał mi zrobić przykrość, to oczywiście no, człowiek gdzieś tam nosi to w sercu, ale żeby też zasiadając tutaj w roli jurora nie przynosić trochę tej przeszłości. Ja tutaj mogę przynieść doświadczenie jurora, mogę przynieść siebie 17-letnią, kiedy po raz pierwszy byłam poddawana ocenie, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do studia do Warszawy, ja jestem z Gdańska i kiedy nagle po prostu rzeczywiście, i to były jeszcze takie okrutne czasy, kiedy to musiałeś wysiedzieć, podczas gdy wielki szef wytwórni wysłuchiwał w twoim towarzystwie, i siał różnego rodzaju uwagi. Jako ta najmądrzejsza głowa. Jako ta najmądrzejsza głowa. Kiedyś było zupełnie inaczej. Znaczy, kiedyś było tak, że słuchałeś na bieżąco tego, co uważa ktoś, kto cię ocenia. To było dla mnie strasznie bolesne. Natomiast myślę, że to, jaki ja mam w ogóle swój cel tutaj, to też wzięcie odpowiedzialności za te osoby, które my wysyłamy do półfinału. Ja chcę być z tych ludzi dumna. Ja chcę za nich ręczyć, ja chcę za nich rekomendować i nawet podkładać swój łeb, bo jak się domyślasz, w momencie, kiedy dzieją się live'y, kiedy już mamy te półfinały, bardzo często rozkręca się też już w mediach plotkarskich, jak powinnam zagłosować, a ten chłopak był fajny, czym ona... Dlaczego? Tutaj... Odrzuciliście 10 artykułów? Tak, tutaj trzeba mieć taką mocną tarczę i tą tarczą jest po pierwsze, myślę, empatia wobec uczestnika. Drugą rzeczą jest zdrowy rozsądek, trzecią rzeczą jest zakochanie w ludziach, których się wybiera. Nie? I to jest ja tak. Myślę, że właśnie też dlatego jesteś tutaj po prostu już 15. edycję, bo to zakochanie wciąż czuć i to serce bije tak samo szybko. No, ta edycja mnie rozwaliła, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, ale to jest zawsze taki mój ból, ponieważ naprawdę uciekam od rutyny i myślę sobie, że po tych 30 latach pracy w show biznesie, głównie jako wokalistka, uciekam od sytuacji, w których mogę po ludzku się nużyć, a obiecałam sobie w wieku 18 lat właśnie taką uczciwość, wszystkim wobec siebie. W związku z czym bałam się, że przyjdzie taki moment, w którym ja po prostu będę znużona. Natomiast tak jak powiedziałam te 6 godzin wcześniej, ten program jest programem żywym, niezwykłym. Ten program budują uczestnicy i to my musimy się odnaleźć w tej sytuacji, dając pokłon przed dzieciakiem 12 czy 9-letnim, który tańczy w taki sposób, że po prostu czapki z głów. I który waszą reakcję zapamięta też do końca życia. Otóż to. I za to też trzeba wziąć odpowiedzialność.